Zastanawiam się, czy jest szansa, żeby powiedzieć coś o zimnej wojnie, co nie zostało już gdzieś powiedziane. Mam na myśli, że po takim czasie od premiery, jaki minął, po tylu recenzjach, tylu omówieniach, czy jest szansa, żeby trafić na coś nowego? Na jakąś, powiedzmy, w miarę odkrywczą myśl? A więc, zimna wojna to historia o miłości. W bardzo dużym skrócie. Historia miłości dwójki kochanków, Wiktora i Zuli. W tych rolach Tomasz Kot i Joanna Kulik. Bohaterowie poznają się dzięki zespołowi Mazurek. Jak najbardziej inspirowanego tym prawdziwym zespołem pieśni i tańca Mazowsze. Jest rok 1949. Polska dosłownie chwilę po tym, gdy zakończyła się II wojna światowa. Najpierw poznajemy Wiktora. Razem z Ireną, w tej roli Agata Kulesza, podróżują przez Polskę. A tak naprawdę przez polską wieś. Pod czujnym okiem takiego jakby komunistycznego pachołka, powiedzmy, który wszystkie opinuje Kaczmarka. Lech Kaczmarek, tak się nazywa postać grana przez Borysa Szyca. I właśnie pod jego nadzorem Wiktor i Irena podróżują przez Polskę w poszukiwaniu inspiracji. Przesłuchują, nagrywają mieszkańców wsi, ich wykonania ludowych pieśni, żeby w końcu przejść do rekrutacji w poszukiwaniu młodych ludzi utalentowanych muzycznie, scenicznie, wokalnie, którzy ten zespół, tego Mazurka będą tworzyć. No i tak właśnie dochodzi do pierwszego spotkania Zuli i Wiktora. Zula bierze udział w przesłuchaniu. No i już w sumie od tej sceny przesłuchania wiemy, co tu się święci. Widać to gołym okiem, że Wiktor jest widocznie zainteresowany Zulą. Już nie tylko jej talentem scenicznym, ale jako kobietą. I tak się zaczyna historia miłości, która się będzie działała i rozwijała przez 12 lat. Ona jest taką trochę cwaniarą, nie wiem, na pewno jest bardzo pewna siebie. To widać już w trakcie sceny przesłuchania, kiedy nie daje sobie przerwać piosenki i śpiewa refren, chociaż nikt jej o to nie prosi. Ma bardzo zarysowany charakter i myślę, że to trochę w przeciwieństwie do Wiktora, który jest taką postacią nie że źle napisaną, po prostu bardzo mało o nim wiemy. Jeśli chodzi o Zulę, to trochę wiemy o jej historii faktycznie. Wiemy o tej sytuacji z ojcem, bardzo nieprzyjemnej. Ten charakter faktycznie jest bardzo określony. O Wiktorze wiemy tylko tyle, że gra na fortepianie, przeżył II wojnę światową, no i czuję coś do Zuli z pewnością. I to wszystko brzmi jak taki materiał na 4-godzinny melodramat w bardzo tradycyjnym, staroświeckim stylu. Coś jak, powiedzmy, Przeminęło z wiatrem. Ale absolutnie takie nie jest. Film nie trwa nawet 1,5 godziny. I myślę, że gdzieś tym mnie Pawlikowski kupił. Bo taką naprawdę dużą, naładowaną emocjami historię jest w stanie opowiedzieć w sposób bardzo zwięzły. Myślę, że tutaj duża zasługa to scenariusz właśnie Pawlikowskiego, napisany razem z Januszem Głowackim. I to, że ta fabuła jest taka pourywana. Mam tu na myśli te przeskoki czasowe, które ciągle się dzieją w filmie. To nam absolutnie nie przeszkadza. Te poszczególne epizody i rozdziały zimnej wojny są na tyle dobrze wyselekcjonowane, że i tak wszystkiego jesteśmy w stanie się domyślić z kontekstu. Ciężko tu mieć pretensje
o jakieś niedomówienia, czy taki bardzo streszczeniowy charakter filmu. Ja go odbieram w sposób jak najbardziej pełny, całościowy. Pomyślałem sobie, że będę się co chwilę przebierał, bo może wtedy nie zanudzę was na śmierć. Chyba najważniejszym elementem filmu, o którym trzeba wspomnieć, jest muzyka. We współpracy ze scenariuszem, wybitnym według mnie montażem Jarosława Kamińskiego, czy choćby choreografią, muzyka nadaje filmowi pewien rytm. Ogląda się Zimną wojnę na jednym wdechu i to jest według mnie niesamowite. Muzyka jest też, jakby nie patrzeć, bohaterem filmu. Pierwszoplanowym, na równi z Tomaszem Kotem i Joanną Kulik. Z jej powodu Zula i Wiktor w ogóle się poznają. Są parą artystów, którzy karierze muzycznej poświęcą całe swoje życie. Muzykę możemy też odczytywać w sposób bardziej symboliczny. Mamy przecież ten leitmotiv filmu w postaci dwóch serduszek. Piosenki, która ciągle się pojawia w coraz to nowej aranżacji. I te poszczególne jej przeobrażenia obrazują to, na jakim etapie jest relacja z Zuli i Wiktora. I od tej postaci takiej bardzo pierwotnej, ludycznej, przechodzimy do tej wersji francuskiej w jazzowym akompaniamencie. I fajnie jest sobie spojrzeć na postać Zuli, która przecież z tej wiejskiej młodej dziewczyny przeobraża się w bywalczynię paryskich salonów i obiecującą wokalistkę jazzową. Żeby zrozumieć, że ta muzyka faktycznie cały czas się zmienia i zmienia się po to, żeby coś nam zasygnalizować. W ogóle cała ta wideorecenzja mogła być po prostu filmem, jak oglądam Zimną wojnę i nic więcej. Na YouTubie jest mnóstwo takich filmów, gdzie ludzie reagują, jak coś oglądają. I to ma po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. A co do samej Zimnej wojny? Ten konflikt, ten prawdziwy konflikt historyczny, cechował się tym, że okresy takiego względnego spokoju, jakiejś stagnacji, przeplatane były sytuacjami przynajmniej dość przypałowymi. Takimi jak na przykład kryzys kubański, kiedy prawie wybuchła III wojna światowa. I to wszystko dzieje się na przestrzeni naprawdę wielu lat. I tak też jest gdzieś ze związkiem Zuli i Wiktora. U nich te okresy rozstania ciągle są przeplatane z tymi epizodami namiętnego romansu. Też można się gdzieś pokusić o stwierdzenie, że w pewnym sensie prowadzą między sobą jakąś wojnę. Wojnę kochanków, wojnę mimo wszystko bardzo wyniszczającą. No i w ogóle Zimna wojna, która ma ogromny wpływ na życie bohaterów, to przez nią dochodzi do rozstań, do rozłąki. To przez nią Wiktor trafia do więzienia, a Mazurek zostaje skrajnie upolityczniony, naznaczony ideologicznie, właśnie dzięki konfliktowi, jakim była Zimna wojna. Miłość Zuli Wiktora zostaje naznaczona historycznie i politycznie, co, jak wiemy, kończy się dla nich katastrofą, tragedią. Przy takim ostatecznym rozliczeniu trudno się w tym filmie do czegoś przyczepić. Warto go na pewno zobaczyć, chociażby dla znowu świetnych zdjęć Łukasza Żala. To nie jest tak, że pójdzie, nie stać go na nic nowego i będzie tylko kopiował swój pomysł sprzed lat. Udało mu się stworzyć mimo wszystko coś w miarę nowego i wcale nie tak podobnego do Idy. Warto Zimną wojnę zobaczyć też dla kreacji aktorskich. I nie mam tu na myśli tylko Tomasza Kota i Joanny Kulik. Myślę tu o bardzo dobrym drugim planie w postaci Agaty Kuleszy i Borysa Szyca. No i oczywiście warstwa muzyczna, czyli to, na czym ten film się tak naprawdę opiera.
ten film się po prostu bardzo przyjemnie słucha. Kiedyś miałem mały problem z zakończeniem Zimnej Wojny. Wydawało mi się ono trochę napisane na siłę. Tak jakby twórcom zabrakło pomysłu, jak zakończyć tą opowieść. I teraz myślę, że wchodzimy na tak grząski, bardzo osobisty grunt, że warto tą jedną, jedyną pretensję po prostu przemilczeć. Kiedy już sobie uświadomimy ten autobiografizm, to w sumie zakończenie jest samowybrania. I ciężko znaleźć powód, żeby ten film ocenić na mniej niż 9 na 10, a nawet 10 na 10. Jeśli ktoś to obejrzał w całości, to naprawdę go pozdrawiam serdecznie i gratuluję. So European Actress 2018 is... Joanna Kulik. Yeah! 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 Yeah!